Witam Państwa na inauguracji sezonu WSCL, sezon szósty. Rozpoczynamy kryterium asów, a ze mną w budce komentatorskiej zasiadł Jędrzej Dorsz. Dzień dobry. I jako ekspert Jan Idem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy na torze w Bydgoszczy, czyli na torze, który zdobył brązowy medal. Tak, Mocni zawodnicy. Bydgoszcz wzmocniła się w tym sezonie mocno. Przyszedł Klem Mularki, wrócił Antrzak z wypożyczenia. Jeśli takim składem nie zdobędą medalu, no to zawiodą dużo osób. Tak jest. Oraz z Bydgoszczy wspomnimy, że odszedł Bartosz Antrzak na wypożyczenie do Krosna. A to w zeszłym sezonie było. Wraca z wypożyczenia do Krosna. Jest też dużo innych drużyn, które będą starali się, żeby zapobiegać. Chociażby aktualny mistrz Polski Faluba z Zielona Góra, wzmacniającymi się nowymi transferami, m.in. Szymon Olczyk, Kacper Wącek. Co sądzicie o tych transferach, chłopaki? No, Olczyk powinien tam dużo namieszać. No, mistrz Polski. Zobaczymy, jak pójdzie. Tak jest. No, myślę, że z obronią tytułu. Szymon, tak. Olczyk. Najlepsze średnie drugiej ligi, no zawrotne średnie można powiedzieć. 2,753 w 17 meczach, co daje średnią meczową 12 punktów i 294. Także no, można powiedzieć, że jest to ponad przeciętny wynik. Ja nawet jak na drugą ligę. Świetny wynik. Dużo osób chciałoby taki. Dokładnie, myślę, że nie jedna osoba chciałaby właśnie wykręcić taką średnią, chociaż nawet w drugiej lidze. Co tu więcej powiedzieć? Ogólnie obsada wydaje mi się, że może nie jest najmocniejsza, lecz dalej myślę, że bardzo mocna. Między innymi zawodnicy ekstraligowi Filip Mazur, Łukasz Liptak, Jakub Jarmusz, pan Kowalski, Wojnowski, Lubiński. Nie zapominajmy również o zawodniku pierwszej ligi. Mamy tutaj pokaźną ilość zawodników z Rybnika. Łukasz Rybnik. Kamil Wieczorek. Rybnik zdominował pierwszą ligę. No co mam tu powiedzieć? Parę razy przegrali, ale zdominowali tą ligę. I w finale pierwszej ligi zapewnili sobie awans, wygrywając z Gniezmem w dwóch meczu. Jeszcze chciałbym poruszyć temat Szymona Olczyka, który no niby jest takim underdogiem, ponieważ w drugiej lidze, ale myślę, że ta średnia 2,700 tam z jakimiś liczbami dawałaby na spokojnie bardzo mocną średnią, bardzo stanowczą, byłby bardzo stanowczą postacią właśnie nawet w Ekstralidze, więc ten transfer do Zielonej Góry nie może nikogo dziwić. Tak jest. No mistrz Polski można powiedzieć, że na papierze myślę, że jest kandydatem do obrony mistrza, tym bardziej z takimi wzmocnieniami. No, przyszło dwóch świetnych zawodników. Odszedł Janek Kielichowski, ale myślę, że świetne uzupełnienie Szymonem oraz Kacprem. Myślę, że no, jakby to powiedzieć, Palubas nie pozostaje na tym, aby starać się bronić tego mistrza, tylko jakby zgłaszają kandydaturę o mistrza, nie do obrony, tylko po prostu walka o mistrzostwo. Wspomnijmy, że też jeszcze przed Dominik Dodalski z UTS-u w drugiej lidze też pojeździł trochę i to też nie jest jakiś chłopiec do bicia. Tak jest. Dominik pokazał, że jest chłopcem, który tak naprawdę chłopcem, można powiedzieć, że chłopcem, chociaż jeździ jak pan i już nieraz pokazywał, że potrafi jeździć i trzeba się z nim liczyć. Może przedstawimy program na dzisiejsze zawody. Pod numerem pierwszym Filip Mazur, pod numerem drugim Łukasz Kolarczyk, z trójką jedzie Remek Wojanowski, czwórka Daniel Kowalski, piątka Kacper Naruszewicz, szóstka Kamil Wieczorek, siódemka Kuba Dymczak, ósemka Kamil Król, dziewiątka Łukasz Furtak, dziesiątka Szymon Olczyk, jedenastka Artur Lubiński, dwunastka Kacper Bołazarz, 13 Bartosz Antczak, 14 Kuba Jarmusz, 15 Patryk Czekuć, oraz ostatnim będzie Łukasz Liptak.
Tak jest. No, jak my, mocna obsada. Zatorze w Bydgoszczy, na którym jest dużo walki, dużo, dużo mijanek. Chociaż jest to też tor, który nie wybłacza błędów. I bardzo łatwo, choć małym błędem, można z pierwszej pozycji spać na czwartą. Ciężki tor do obrony tak naprawdę. Ponieważ... Przepraszam Janek, że ci przerwę, jasne, ale mam małą obsuwę i od razu może przejdźmy do pokazania programów na sezon ligowy 06. Aktualnie na ekranie widzimy program na sezon 6 do Ekstraligi. Program wykonany przez Rafała Marczewskiego i Dawida Ociepę. Dawid napisał formuły, a Rafał uzbroił program w grafiki. Co powiecie na temat programu? Spektakularne grafiki. Myślę, że Liga nie zaszczyciła nas takimi jeszcze programami, takimi nowinkami graficznymi. Tak jest. No ja mogę, myślę, że jakby to powiedzieć, jest to taki mały przełom. Zawsze dominowały kolory klasyczne, czyli zazwyczaj biały i jakieś małe dodatki, a tutaj widzimy, że ten biały został zastąpiony i no, prezentuje się to spektakularnie. Jeszcze warto wspomnieć oczywiście o widocznej tabeli na dole, w prawym dolnym rogu, która no, pokazywałaby bardzo dużą ilość informacji, które, no, co może ułatwić też dostęp do takich ogólnych informacji. Tak jest. I już za chwilę pokażemy Państwu właśnie tabele oraz programy dla pierwszej i drugiej ligi. No moim zdaniem są świetne te programy w porównaniu do poprzednich. W poprzednich było tak szaro, nudno, tak trochę dodatków zielonego zresztą mieliśmy, a w poprzednich żółtego. Na pewno odświeży to trochę. Tak jest. No jest to po prostu, jakby to powiedzieć, zmiana na plus. Już nie dominują takie, można powiedzieć, szarość, tylko są te kolory żywe i myślę, że bardzo przyjemnie będzie się patrzyło w ten program. Tak, jeszcze można to powiedzieć, że ten żółty, taki złoty program jest dla pierwszej ligi, a czerwony dla drugiej ligi. Widzimy również statystyki pól, które no, nie były za bardzo dokładne w tamtym sezonie. Teraz myślę, że lepiej będą się sprawowały, będą lepsze oddawać wyniki, lepsze informacje właśnie dla odbiorców. Tak jest. No to może jak jeszcze nie ma pierwszego biegu, może zabawmy się w typera i wytypujmy pierwszą trójkę dzisiejszych zawodów. Adam? Sądząc po ostatniej formie, jaką dysponowali zawodnicy, myślę, że pierwsze skrzypce będzie tutaj grał Daniel Kowalski, może Szymon Olczyk i Filip Mazur może być? Dobrze. Jędrzej? Myślę, no w sumie, że Kolarczyk namiesza dużo. Wygra to może Antrzak, bo to jego domowy tor. Ale nie spodziewajmy się po nim dużo. No i myślę, że Kowalski namiesza też dzisiaj dużo. Ja może pójdę trochę tak, jakby to powiedzieć, ryzykownie. Już widzimy zaproszenie do pierwszego biegu, szybko tylko powiem. Moja trójka to Olczyk, Purtak i Dymczak. Adam, skomentuj pierwszy wyścig. W pierwszym wyścigu ujrzymy w czerwonym kasku Filipa Mazura, w niebieskim Łukasza Kolarczyka, w białym Remka Wojanowskiego, a w żółtym na zewnętrznym polu Daniel Kowalski. On lubi takie właśnie zewnętrzne pola. Poszli najlepiej z pierwszego pola. Na prowadzeniu teraz jest Daniel Kowalski, drugi jedzie Remek Wojanowski, ale wjechał w bandę. No i z przodu jedzie Daniel Kowalski, walka jest o drugie miejsce, Łukasz Kolarczyk będzie tutaj z Filipem Mazurem toczyć zacięty bój. Tutaj na prosto jadą po wewnętrznej zawodnicy, jest to charakterystyczne do tego toru. Tutaj można najlepszą prędkość złapać.
chyba tak dojadą do końca zawodnicy, jeżeli nic się nie stanie, a nic na to nie wskazuje. 3 punkty Daniel Kowalski, 2 Łukasz Kolarczyk, 1 Filip Mazur i 0 Jem Bojanowski. No, za dużo w tym biegu nie widzieliśmy, bo ścinało nam trochę. No, tak jak mówiłem, Kowalski zaskoczył. Z czwartego pola w sumie nie dziwi, nie ma się co się dziwić. Wystrzelił, tylko widzieli. Idealne podsumowanie tego biegu. Znaczy, no tu właśnie potwierdziło się to, że tor Bydgoszcz jest torem, który nie wybłacza błędów i przekonał się świetnie o tym jadący w kasku białym. Jadący w kasku białym Remek Wojnowski, który może pocałował balona i już niestety nie miał za bardzo szans na powalczenie w tym biegu. Co można powiedzieć, że szkoda, gdyż no, myślę, że widzielibyśmy trochę więcej mijanek. No, myślimy, że Remek Wojanowski będzie walczył o utrzymanie za Patorem. I jak teraz widzimy po tym pierwszym biegu, albo po prostu nie trenował za dużo, albo po prostu nie będzie jakoś barwną postacią właśnie w Toruniu. Tak jest. No, Remek w poprzednim sezonie pojechał w 14 meczach, wykręcił w nich średnią 1,846, co daje na mecz 9,387. No nie jest to jakaś pokaźna średnia. Chociaż też nie zapominajmy, że to jest najlepsza liga świata i tutaj nie ma jakby słabych zawodników, więc też nie możemy zabierać Remkowi, że był to słaby sezon. No niestety po pierwszym biegu nie widzieliśmy jakiegoś błysku tego zawodnika, lecz można na plus postawić dyspozycję Daniela Kowalskiego, który bezbłędnie przejechał ten bieg, przywiózł trójkę oraz aspiruje do wysokiego miejsca z Unią Leszno. Drugi jest. Bieg zostawiam ci, Jędrzej. Widzimy już zaproszenie, także Jędrzej. Dobra. W drugim biegu ujrzymy Kaspra Naruszewicza. Objawienie, można powiedzieć, tego sezonu. W drugiej lidze świetne występy dla rzeszowskiej Stali. I chyba dużo osób nie zakładało, że będzie taki dobry sezon. Na drugim polu wyśmienili ostatnio w wyśmienitej formie Kubę Dyka przeszedł z łotewskiego klubu do Gdańska. Zamienił drugą ligę na pierwszą. Na trzecim polu mamy Kamila Wieczorka. Awansował ze swoją drużyną do Ekstraligi. Wzmocnił klub Remkiem Wojnowskim. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi. I w żółtym kasku zobaczymy Kamila Króla. Też świetny sezon zaliczył Kamil. Zobaczymy, jak pójdzie mu w tym. Życzę wszystkim powodzenia w tym biegu i czekamy za nimi pod taśmą. Tak jest. No, duża obsada, można by powiedzieć, druga o pierwszoligowa. Trzech zawodników tak naprawdę z drugiej ligi. Jeden z pierwszej. Kasper Naruszewicz pojechał tylko w 13 meczach, ale wykręcił średnią 2,304. Kuba Dymczak pojechał w 17 meczach i wykręcił średnią 2,230, również świetną średnią. No i Kamil Król, 12 meczów, średnia 2,413. Mamy informację, że Kasper Narszewicz i Kamil Król zostali wykluczeni z tego wyścigu, ponieważ nie wstawili się w ciągu 2 minut pod taśmą. 3 minut, przepraszam. No i pod taśmą zobaczymy tylko dwóch zawodników. Kuba Dymczaka i Kamila Wieczorka. Najlepiej ze startu na drugim polu Dymczak, ale założył jednak go Wieczorek. Wieczorek póki co prowadzi. Dymczak jest blisko. Będzie atakował. Nie wiem, zacina, mało widać. Wieczorek ucieka. Dymczak zaraz za nim. No i chyba tak dojadą. Bieg bez większej historii. Wieczorek teraz jedzie. Teraz Dymczak dogania go. Dymczak atakuje. Co będzie z tego? Zacina nam strasznie. Problemy mamy techniczne.
Zwycięzcą tego biegu jest Karol Kamil Wieczorek, drugi przyjeżdża Kuba Dymczak, a Narczewski Król bez punktu. Co powiecie o tym biegu? No tak jest, no można powiedzieć, że znowu mamy bieg i szkoda, że tylko w dwójkę. No wydaje mi się, że Kuba trochę lepiej pokonywał ten pierwszy łuk i trochę może gorzej ten łuk drugi. Myślę, że uzupełniali się chłopaki. Kamil trochę gorzej na pierwszym łuku, Kuba trochę na drugim i tak jak wyszli z taśmy, tak dojechali. Może to jest to pierwszy łuk, ale też właśnie start miał lepszy Kuba i chyba tyle go widzieli. Nie do końca widziałem, ale chyba ten Kamil założył się od razu na Kubę. Tak jest, no miał lepszy start, lecz Kamil założył Kubę. I można powiedzieć, że no już wtedy było widać, że będzie bardzo ciężko, żeby Kuba cokolwiek mógł zrobić w tym biegu. Jak wiemy, to można na nim wyprzedzać, chociaż jest to łatwy tor. I no jest tak, jak już chłopaki mówili, bardzo charakterystyczny, bo na prosty się blisko kredy i nabiera się tam prędkości. Kuba, tak jak mówię, wydaje mi się, że lepiej pokonywał ten pierwszy łuk, doganiał Karola, ale na tym popełnił małe błędy i to, co nadgonił na pierwszym łuku, tracił na drugim łuku. I tak dojechali chłopaki bez większej historii. Mat, Discord. No ciężki jest ten drugi łuk w Bydgoszczy. Tam taką specyficzna ścieżka jest. Trzeba go dobrze pokonać i dostaje się prędkość, inaczej się zostanie w miejscu. No mamy tak jest. Mamy zaproszenie do biegłościego. Mamy. Zresztą łączymy. Nasz. Już nasz technik. Myślę, że za chwilę to ogarnie. Jest. Tak jest. Nasz technik. To Janek też. Myślę, że zostawię wam to chłopaki, ja się nie będę wtrącał. No to Olczyk, Lubiński, Furtek, Łazarz, kto najlepiej wystartuje, najlepiej chyba z pierwszego, z czwartego pola, Kuba Łazarz, ale on od razu wie, co tu się stało. Na pierwszym miejscu jest Łukasz Furtak, drugi Artur Lubiński, próbuje po kredzie coś zrobić, ale szybko został wyprzedzony. No i Szymon Olczyk korzysta na błędach przeciwników. Po trawie znowu Kuba Łazarz przejechał, no i to się wiąże z konsekwencjami tego, że jest na ostatniej pozycji. Szymon Olczyk będzie gonić Łukasza Furtaka. Jest szybki, nawet nie wiem, czy nie jest szybszy. Z przodu jest ciekawa walka, chyba trochę błąd Łukasza Furtaka. Przejechał po trawie, przynajmniej z naszej perspektywy to tak wyglądało. I ostatni łuk, czyżby ten słynny łuk Szymona Olczyka, który on na pewno lubi najbardziej. Tak jest, przyniósł mu 3 punkty, 2 punkty miał Łukasz Furtak, 1 Artur Lubiński i 0 Kuba Łazarz. W końcu coś się zaczęło dziać, panowie. No, był ten wyścig, nie powiem. Było inaczej niż poprzednich. No, ale nadal tak jakoś nie zadziwiająco. Mało widzimy. Z naszej perspektywy, nie wiem, dajcie znać na czacie, czy widzicie dobrze, bo u nas strasznie zacina, strasznie. Tak jest, no mamy małe problemy techniczne, ale też nie ma tragedii, mniej więcej widzimy, co się dzieje na torze. W tym biegu już widzieliśmy trochę lepsze ściganie, tu świetna walka Szymona Olczyka z Łukaszem Furtakiem. Koło, jakby to powiedzieć, walka, która zakończyła się sukcesem Szymona. Jest zawodnikiem, który nie odpuszcza i który do ostatnich metrów zawsze potrafi jakby walczyć i no, gryźć tor. Po prostu to jest zawodnik, który gryzie tor i ani centymetru nie odpuszcza. W czwartym biegu pod taśmą ujrzymy Patryka Czekucia za objawienie drugiej ligi. W świetnym sezonie w Landshut. Kuba Jarmuża, mistrza świata z sezonu drugiego w WSL. Łukasza Liptaka na trzecim polu. O ile się nie mylę, to Łukasz też został mistrzem świata w sezonie trzecim. No i czwartego Bartosz Balak, a Bartosz Antrzak, znany jako Balak. Zobaczymy. Wydaje mi się, że on wygra ten bieg. Założy się czwartego i tyle będzie widział.
Zagumnęli. Tak jest, no. Mocna obsada, można powiedzieć, mistrzka dwóch mistrzów świata. Łukasz Liptak w Poznaniu w tym sezonie pojechał w 18 meczach, wykręcił średnią 2,112, a Kuba Jarmusz w 17 meczach wykręcił średnią 2,0. Także bardzo podobna forma tych dwóch zawodników. Bartosz Antczak, zawodnik z Bydgoszczy. Można by powiedzieć, że można od niego oczekiwać tego, aby pokazał, że potrafi jeździć na tym torze, chociaż był wypożyczony do Wilków Krosno. Pojechał w 16 meczach, wykręcił średnią 2,21 w pierwszej lidze. Bardzo, bardzo dobra średnia. No i zapomnę, że opowiada nam się ciekawy bieg. Tak, tak jak mówisz, to zobaczymy, co wyjdzie z tego. Mamy zaproszenie do biegu. Czekamy, aż nasz technik dołączy. Mamy sporo doświadczenia w tym biegu. Mamy również jedną taką świeższą twarz na pierwszym polu, lecz ona nie odda tego biegu bez walki. Tak, najgorsze jest pierwsze pole średnie. Ze wszystkich. Chociaż Szymon Olczyk z tego trójkę przewiózł, więc... Ale Olczyk to Olczyk. Olczyk to Olczyk. Olczyk. Nie obrażając Patryka, możemy powiedzieć, że taka śliwka robaczywka w tym biegu. Lepsze to niż bot, który może przeszkadzać. Też racja. Szczególnie na taką... Może okaże się czarnym koniem tego biegu i wszystkich zadziwi i wygra. Kto wie? Myślę, że kluczowy... Tak jest, mamy już bieg, także Adam... Jędrzej, tak jest. Od kredy. Czek, Łódź, Jarmusz, Liptak, Antczak. Najlepiej ze startu, ale długo przytrzymał sędzia. Najlepiej zawodnik w białym kasku jest to Łukasz Liptak. Ale miota nimi jak szatan. Stoją w bandzie prostym motorem na łuku. Co to się dzieje? Teraz w bandzie nagle wszyscy. Co sądzicie o tym biegu, bo aktualnie nie mam co skomentować. Agresywna jazda. Widzimy, że na pierwszym miejscu jedzie Kuba Jarmusz. Chociaż tasują nam się tutaj jak talia kart. I za bardzo nie wiemy, szczerze mówiąc, co tu się dzieje. Tak jest, już Balak na pierwszym. Tutaj widzimy. No, ciężko jest to komentować, naprawdę. Bardzo ciężko. Wygrywa Pekuć. Nie, Balak wygrywa. Tak jest. Na drugim miejscu Łukasz Liptak, na trzecim w kasku czerwonym Czekuć i ostatni Kuba Jarmusz. Z punktu Kuba Jarmusz, dziwne, pomyślałem, że przywiezie więcej punktów. Śmieszny bieg, śmiesznie wyszło. No, agresywna jazda po bandach, jadą po trawie, sędzia nie reaguje. Prostym motorem na łuku. Jakoś Sajfudino w Częstochowie. Tutaj widzieliśmy takich czterech. Jest, może być tylko jeden, który trójkę zdobywa. Okazał się Antczak. Tak, jak sądziłem. Jest. No, jak widać, z nami nigdy nie jest nudno, zawsze wesoło. Nasze transmisje pamiętają czasy Alberta Zielińskiego. Jak co, transmisja każda tak wyglądała. Jest. Pamiętna transmisja z meczu Tarnowa z Gdańskiem w tym meczu w Tarnowie. I świetny komentarz Alberta. Nie chcę mówić, że święty, bo Albert jeszcze jest z nami, chociaż może nie w społeczności. Chociaż myślę, że wszyscy o nim pamiętają i wszyscy mu zawdzięczamy to, co teraz możemy oglądać i możemy się wspólnie bawić. No, Albert dużo dał, wniósł do ligi. No i... I tyle, no. I trzeba żyć dalej, trzeba, jakby to powiedzieć, rozwijać się, umiejętnie zarządzać i to jest po prostu klucz do sukcesu. Także może przedstawię szybko. Nie wiem, czy jest sens przedstawiania, bo chyba chciałem mieć 5 minut przerwy, jak to donosi tutaj technik. 5-minutowa przerwa, tak? Najpierw
Prawdopodobnie nie będzie coś takiego. Dobrze, no jak małe problemy techniczne, ale wszystko jest tak naprawdę dla was, no nie można powiedzieć, że nie, no bo chcemy, żebyście mogli zobaczyć po prostu te zawody, razem z nami przeżywać. I tyle. Tak jest, cieszymy się my tą jazdą, cieszą się, miejmy nadzieję, że kibice poszczególnych zawodników, poszczególnych drużyn, może zawodnicy jeszcze. Tak, ja może szybko zobaczę, co się dzieje na czacie. Także myślę, że jeżeli będziemy mieli tą przerwę, to może jakieś pytania z czatu. Widzę, że mamy 30 osób. Jakieś pytania? Widzę, że mamy 30 osób. Jak pisze Dawid Urbaniak, Balak pewnie na wspomagaczach jedzie. Co sądzicie o tym? Ciężko. Nie możemy. Nie rozmawiajmy o tym na transmisji. Nie możemy nic wywnioskować po tym biegu, tak? Szczerze. Znaczy, z naszej perspektywy to było widać, jak jeździ na jakichś wspomagaczach. Uchachany 420, pozdrawiam. Pozdrowienia dla mnie. To jest Rafał Malczewski. Pozdrawiam bardzo, twórcę programu. Tak jest. W sensie grafik do programu. Jakieś pytania zadawajcie na czacie. Widzimy tu Mikołę Majorkę, Remo Wrowie. Tak, bo tam ktoś się pomylił z was. Możliwe. Sebastian Serwa mówi, że ścina, a Majorkę, że do naprawy. No, nie miało to tak dzisiaj wyglądać. Zdecydowanie. Czekamy cały czas, technik próbuje ogarnąć. Tak jest, widzimy tu Kacper Piskorski, WTS. Pozdrawiamy Kacpra. Tak, no możecie zadawać pytania na czacie, jeżeli macie może do nas jakieś pytania, może a propos ligi.
Wracamy. Mam nadzieję, że do normalności. Jesteśmy już na wizji, tak jest. I my już wbijamy do kolejnego biegu. Bartosz Antczak, Filip Mazur, Kasper Nauszewicz nie jedzie i Łukasz Furtak. Tak jest, widzimy, że na pierwszym miejscu w kasku żółtym. Tak jest. Na drugim miejscu w niebieskim kasku jedzie Filip Mazur i próbuje Bartosz Antczak, ten mocny ponoć, który miał tutaj bojować i właśnie Filipa tego, no... Widzimy tu w końcu, oj, tu widzimy w końcu dobrą walkę i wyprzedza w kasku niebieskim Filip Mazur przez Antczaka. Po żużlu widzimy walkę, a nie po innych takich substancjach. Widzimy walkę na torze, a nie po płotach. Oj, no teraz może nie po płotach. No teraz może po płotach widzieliśmy. Ty widzisz walkę po płotach. Tak, widzieliśmy, że w kasku białym nie stawił się do biegu Kasper Naruszewicz. To już będzie drugie wykluczenie. Myślę, że Kasper chyba nie będzie brał udziału w dzisiejszych zawodach. No szkoda. Szkoda, że nie widzimy w jego miejsce kogoś innego, no ale niestety, jeżeli zawodnicy mówią, że będą jechać, nie stawiają się na zawody, no myślę, w tym sezonie będzie to jakoś relegowane, przepraszam, i będą za to konsekwencje, ponieważ nie po to jakby i my, i cała ekipa tutaj się staramy, żeby zawodnicy nie przychodzili na zawody. A już widzimy kolejny bieg, także Jędrzej. Spróbuję skomentować. W czerwonym Jarmusz, w niebieskim jest Olczyk, w białym nie mam podglądu teraz, możecie powiedzieć. W kasku białym jedzie Łukasz Kolarczyk, w kasku żółtym Kamil Wieczorek. No, na prowadzeniu mamy zawodnika w czerwonym kasku, jest to Kuba Jarmusz, na drugim Kamil Wieczorek, trzeci Olczyk, ostatni Kolarczyk. Zapowiada się ciekawy bieg. Zobaczymy, co zawodnicy zrobią. Olczyk teraz pikuje, jednak nie daje rady. I Wieczorek zbliża się do Jarmusza. Bardzo blisko bandy Kuba Jarmusza. Widzimy, napędza się Szymon Olczyk i wyprzedza. Było go trochę za szeroko, jednak Wieczorek utrzymał się na pozycji. Teraz pod niego i znowu Wieczorek. Ale szaj, tu myślałem, że już Szymon popisze się taką świetną akcją na jednym łuku, ale... Wygrywa Jarmusz, drugi Wieczorek, trzeci Olczyk, ostatni Kolarczyk. Teraz to na streamie są jakieś lagi na YouTubie. Że no. Problemy techniczne dzisiaj mamy. Że do normalności jest. Czekamy za zawodnikiem, z biegiem siódmym. Tak, już tu widzimy. Rafał Marczyski na czacie pisze. Już w tym sezonie na szorze o złotej koronie. Zobaczymy. Złotej może nie, ale brązowej myślę, że... Myślę, że Orzeł będzie w barażach, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Jest dużo mocnych ekip w drugiej lidze. Jest WTS, jest Lokomotiv, jest Orzeł, jest Rawicz. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jest. No, można powiedzieć, że liga zapowiada się trochę ciekawsza niż w poprzednim sezonie. Jak typujecie drugą ligę, chłopaki? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że pierwsza czwórka to będzie tak, jak mówisz. Orzeł, Lokomotiv. Myślę, że na Orzeł nawet Sparta Wrocław i Krawcz. Landshut tak trochę jednak Czekuć odszedł, Kwaśnik odszedł. Tak trochę ekipa się posypała. Czekamy za zawodnikiem w żółtym kasku. Przypomnijcie, kto to. Przypominamy, to jest Remek Wojanowski. Tak jest, zawodnik Torunia. W pierwszym biegu śliwka tak zwana. Zobaczymy, czy Remek dalej będzie wyjechał na tor. Adam skomentuj. Artur Lubiński, Patryk Czekuć, Kuba Dymczak oraz Remek Wojanowski, który jednak pojawił się na torze. Zobaczymy, czy może coś lepszego zrobi, ale najlepiej z pierwszego pola Kuba Dymczak i czy on dowiezie tutaj najlepsze punkty z
dla siebie nie, ale teraz znowu błąd taki sam Remka Wojanowskiego. Tak jest. Na prowadzeniu utrzymuje się Kuba Dymczak, drugi jest Artur Lubiński, podgryza go Patryk Czekuć. Na razie Artur Lubiński, nie wiadomo czy przybliża się do Kuby, czy traci pozycję powoli. Na razie na pierwszym łuku jedzie gorzej, a na drugim lepiej. Tak, można powiedzieć, że i się zbliża, i im bardziej blisko jest Kuby, tym ma większe zagrożenie ze strony zawodnika w kasku niebieskim. Stawka się zwęża, lecz nie zamienia się. Zobaczymy, czy może jeszcze niebieski kask, nie? Tak samo dojechali, trochę bardziej się rozstępili. Przynajmniej coś teraz widzimy. Cieszymy się z tego bardzo. Nie wiem, czy na transmisję to... Tak jest. Mam tu podgląd na transmisję. Na transmisji jest lekkie opóźnienie, ale wszystko okej. No, w biegu ósmy, to już będzie bieg dziewiąty, ósmy, tak? Tak jest. W biegu ósmym przedstawimy zaraz stawkę. Tak jest. W kasku czerwonym pojedzie Daniel Kowalski, w kasku niebieskim Kamil Król, w kasku białym Kuba Łazarz i w kasku żółtym Łukasz Liptak. Tutaj no, można powiedzieć, że klaruje nam się mała sytuacja. Daniel Kowalski, trójeczka w pierwszym biegu. Kamil Król niestety wykluczony w swoim pierwszym biegu. Kuba Łazarz, Śliwka i Łukasz Liptak, dwa punkty. Myślę, że będzie tu walka między Danielem Kowalskim a Łukaszem Liptakiem, który jedzie z czwartego pola. Zawodnik w żółtym kasku został w trawie przymknięty. Jest to Łukasz Liptak. Kuba Łazarz na prowadzeniu. Na trzeciej pozycji spokojnie jedzie Daniel Kowalski, ale znamy go z popisowej jazdy i myślę, że jeszcze zdąży się napędzić i zaatakować zawodników. Kuba Łazarz to nowy transfer SKS-u. Dołączył do nich z Polonii Piły. Pile spędził dwa sezony. Tak, widzieliśmy tu świetne tasowanie się na drugiej i trzeciej pozycji. I Stylip tak traci pozycję na rzecz tak jest. Kowalskiego. I tak jak mówiłeś, Daniel Kowalski jest znany z tej popisowej jazdy i potrafi się napędzać i pokazał to również w tym biegu. Przedstawcie obsadę biegu dziewiątego. Tak jest. W biegu dziewiątym w kasku białym Filip Mazur, w kasku czerwonym Kamil Wieczorek, w kasku żółtym Artur Lubiński oraz w kasku niebieskim Łukasz Liptak. Co można więcej Łukasz powiedzieć? Łukasz bieg po biegu pojedzie. Tak jest, Łukasz pojedzie bieg po biegu. Ten może lekko nieudany, ale zobaczymy co będzie w następnym. Artur Lubiński w pierwszym swoim biegu jedyneczka. Kamil Wieczorek w swoim pierwszym biegu trójeczka. I Filip Mazur w swoim pierwszym biegu jeden. Jak wiemy, już będzie to trzecia seria. Niestety tu nie widzę podglądu na drugą serię. No i czekamy na jakieś zaskoczenia. Tutaj mamy Kamila Wieczorka, no, który może zaskoczyć. Nie wiemy za dużo, co może zrobić ten zawodnik w tym biegu, lecz obsada jest ciekawa. No, taka, no, równi są zawodnicy. Nie ma żadnego wyróżniającego się zawodnika z Artur Lubiński, który zdobył tam dwa punkty w swoim ostatnim biegu. Tak jest, czekamy jeszcze na kask czerwony oraz niebieski. Jak widzimy, zawodnicy nie śpieszą się. Czyli na Łukasza Liptaka oraz na Kamila Wieczorka. Tak jest, jak widzieliśmy, Kamil Król po raz drugi nie pojawił się na torze, no, tak jak mówiłem, jest to bardzo słabe zachowanie. Konsekwencje zostaną wyciągnięte. Tak jest, no,
Myślę, że lepiej jest odstąpić miejsce dla kogoś, który mógłby tu walczyć, zrobić jakiś show. Myślę, że słabe dużo zawodników chciałoby być właśnie na jego miejscu i pojechać z najlepszymi. Tak, ale jak już widzimy, mamy tutaj pełną obsadę biegu, także Adam. Kamil Wieczorek, Łukasz Liptak, Filip Mazur oraz Artur Lubiński. I kto najlepiej wystartuje spod taśmy? Chyba trzecie pole tutaj Filip Mazur zamyka wszystkich, ale z czwartego pola napędza się Artur Lubiński. On tutaj jest pierwszy, zamyka Filipa Mazura. Jeszcze w niebieskim kasku Łukasz Liptak próbuje tutaj zaskoczyć swoich przeciwników. I po bandzie kto najlepiej pojedzie? Łukasz Liptak jest tutaj, podgryza pierwsze miejsce, ale z czerwonym kasku zaskakuje teraz Kamil Wieczorek, który jest chyba pierwszy, pierwszy egzekwo z Danielem Kowalskim w tabeli, lecz znowu na ostatnim miejscu. Na pierwszym miejscu teraz jest Łukasz Liptak. No, widać, że przykłada się do tego sezonu, tak mi się zdaje. No, był w końcu mistrzem świata. Nie jest, teraz jest Sebastian Serwa, który nie pojawia się dzisiaj, ale teraz wykorzystał Artur Lubiński lukę, którą mu zostawili zawodnicy. 3 punkty Artur Lubiński, 2 Łukasz Liptak, 1 Kamil Wieczorek. Bez punktów Filip Mazur. Jest tasowanie w końcu, coś ciekawego można zobaczyć na torze. Było też tak w trzecim biegu, gdzie loser wygrał pierwszego pola. No, potem po pierwszym wyścigu trzeciej serii na prowadzeniu Kamil Wieczorek z 6 punktami, na drugim miejscu również z 6 punktami Artur Lubiński. Tylko wspomnij, że ci zawodnicy jechali już swój trzeci bieg, a za nimi są zawodnicy tacy jak Kowalski, Dymczak, Furtak, którzy jeszcze nie jechali tego swojego trzeciego biegu. Tylko że Wieczorek zdobył jeden punkt, to miał wtedy też 5 punktów i był wtedy pierwszy po drugiej serii. 10 bieg. Tak jest, no może wspomnę, że może dla mnie może trochę zaskoczenie, ale bardzo wyrównane są wyniki z czwartego oraz trzeciego pola, gdyż z czwartego tylko 4 wygrane, z trzeciego 3. Także ciekawe, bardzo ciekawe, że trzecie pole... No najmocniejsze pola właśnie w Bydgoszczy są te zewnętrzne. Tak jest, ale również mamy 2 wygrane z pola pierwszego. A co ciekawe, najwięcej punktów zostało właśnie z tego pola zdobyte, czyli z pola pierwszego. 18. To ciekawe. Mało kto się z tego spodziewał, ale właśnie tutaj najlepsza stawka miała zaszczyt startować z pierwszego pola najczęściej. Był tam już osiągnąwszy 3 punkty Szymon Olczyk, Kuba Jarmusz też 3 punkty z tego zdobył. I właśnie to były te jedyne dwa zwycięstwa. No i czekam już na bieg 10, które Jędrzej skomentujesz? Spróbuję skomentować. Dobrze. Trzeba zrobić taśmę, żeby zawodnikom nie utrudniał błot. I od Kredy. Łazarz, Czekuć, Kolarczyk. Najlepiej ze startu... Pierwsze pole. To jest Kuba Łazarz, ale zamknięty przez zawodników w białym, żółtym kasku na prowadzeniu Łukasz Kolarczyk, na drugim miejscu Patryk Czekuć i ten z najlepszym startem zamyka, czyli Kuba Łazarz. Teraz atak. O, ale teraz Czekuć wszedł po Kolarczyka. Kolarczyk odgryza się. Czekuć teraz pikuje. Prędkości więcej ma. Za to Kolarczyk. Kolarczyk zamknięty przy kredzie. Szerzej Patryk Czekuć. Czekuć teraz założył się na niego Kolarczyk, za to Łazarz dogonił i teraz blisko płotu prawie zahaczył o niego Kolarczyk. Czy Łazarz teraz wykorzysta błąd zawodnika w białym kasku? Tak, Kuba Łazarz zdobywa 2 punkty. Patryk Czekuć 1 i wygrywa Kolarczyk. Tasowali się zawodnicy w tym biegu. Ciekawy bieg, nie powiem. Patryk był chyba pierwszy tam, pamiętam. Czy to cały czas był Kolarczyk na pierwszym miejscu? Bo chyba tam cały czas Czekuć prowadził, tak wymieniali się w końcu.
No aż się okazało, że Czakuć skończył ten bieg na co ostatnim miejscu. Ale tak punktowany. W końcu zobaczyliśmy mijanki na torze. Oby takich więcej biegów. Było parę takich biegów, gdzie właśnie widzieliśmy mijanki. A my już przygotowujemy się powoli do tego biegu 11, tej już drugiego półmetka tych zawodów, gdzie ujrzymy. Musimy trochę tempa nabrać, bo jesteśmy strasznie w tyle. Do tyłu. Nie pojedzie Kamil Król, za to pojedzie Łukasz. Pojedę. Pomóżcie mi. Jedzie Łukasz Furtak. Łukasz Furtak jedzie, jedzie też Remek Wojanowski i Kuba Wojnocki. Jarmusz. No i kto najlepiej? Startu najlepiej Łukasz, ale czy zamknie go Kuba Jarmusz, takie zamknął go i Remek też. No i znowu ta banda, Remek, co się dzieje z tobą? No i dwóch zawodników na razie liczących się w walce. Pierwszy jest Kuba Jarmusz, były mistrz świata. Teraz widać, że wraca do formy i wraca do tej swojej optymalnej jazdy. No zobaczymy. No, rozstąpiła się nam stawka i myślę, że tutaj nic ciekawego nie zobaczymy w tym biegu. Można już śmiało powiedzieć, kto zdobędzie daną ilość punktów. Pierwszy jedzie Kuba Jarmusz, drugi Łukasz Furtak. Daleko z tyłu Remek Wojanowski. No, nudny bieg. Remek ewidentnie ma coś z tą bandą i lubi się do niej przykleić. I zawsze to jest drugi łuk, mimo że w drugim łuku się nie jedzie po bandzie, tylko na pierwszym łuku się jedzie po bandzie, żeby nabrać prędkości. Drugi tak trzeba po środku toru, żeby potem wężej wejść w prostą kolejną. Specyficzny jest ten tor w Bydgoszczy. Tak, no jest bardzo specyficzny, ale tak jak już mówiłem, no niestety tu mamy dwóch zawodników, którzy nie zaszczycili nas swoją obecnością. Jest to Kamil Król i Kasper Naruszewicz. No niestety, no ale to już tylko świadczy o tych zawodnikach. O tym, możemy że więcej zrobić. Mogli powiedzieć, pojechałoby jakichś dwóch innych zawodników. Ktoś na pewno z pierwszej ligi lub z drugiej byłby chętny do odjechania dzisiejszych zawodów. Chociaż właśnie dużo zawodników odpuściło dzisiaj, ale powiedzieli, więc mamy dużo takich już z takiego zaplecza, jeśli chodzi o średnie punktowe. Topka, cała topka odpuściła. Serwa, Romańczyk, Kolarczyk, Krawczyk, Wącek. Tak jest, no ale to nie zmieni faktu, że mamy super obsadę dzisiejszych zawodów i możemy się bawić, cieszyć oczy, więc co się dzieje na torze. Przerwa pomiędzy sezonami nie była za długa, lecz no jest trochę tęsknota. Kolejny bieg, Jędrzej, komentujesz? Skomentuj, Adam. No to z pierwszego pola Bartosz Antczak, drugi Daniel Kowalski, trzeci Szymon Olczyk i ostatnie pole należy do Kuby Dymczaka, ależ wystrzelił. Teraz Bartosz Antczak, no i on jest na drugim miejscu po pierwszym łuku, jako to, że miał pierwsze pole, no to jest zaskoczenie, ale Szymon Olczyk już kara go za ten błąd, za szeroko. Właśnie teraz Bartosz Antczak, pierwszy jest Kuba Dymczak, ale goni go w niesamowitym tempie Szymon Olczyk. Ale jeszcze do tego próbuje się wciskać Daniel Kowalski, no, Kuba Dymczak teraz błąd, no, korzysta na tym cały czas Szymon Olczyk, ale przez ten kontakt również skorzystał Daniel Kowalski i on go wyprzedza. Będzie walka pomiędzy wszystkimi pozycjami, jak się tasują. Na pierwszej pozycji jest cały czas Kuba Dymczak, on je utrzyma, ale kto będzie drugi? I Szymon Olczyk z derem. Bartosz Antczak jednak... Boże, co tu się stało? Kąsał Bartosz Antczak i jednak zjadł Szymona Olczyka, który popełnił ogromny błąd, chcąc zapikować. Tak, myślę, że Szymon tutaj, no, jakby to powiedzieć, na pewno nie będzie zadowolony po tym biegu. A my już zaczynamy czwartą serię, przepraszam. Szymon chciał złapać za koło przeciwnika i polecieć z nim prostym motorem w płot, ale niestety przeleciał przez nich. Nie puścił go Kuba Dymczak.
Tak jest, no, widzimy tutaj, że po trzech seriach na prowadzeniu Kuba Dymczak, na miejscu drugim Daniel Kowalski, na trzecim Łukasz Furtak. No i tak jak zaryzykowałem stwierdzeniem mojej trójki, tak na razie dwóch zawodników jest na podium. A twój trzeci jest 11, ale myślę, że większość kibiców mogłoby się spodziewać no, na wyższej pozycji Szymona Olczyka. To jest jednak słaby występ tego zawodnika. Tak jest. No myślę, że jakby zainkasował jakiś tym... I tak naprawdę, co tu dużo mówić, jest jeszcze dużo biegów, można dużo punktów nazbierać, a my już czekamy na bieg numer 13. Mamy wszystkich pod taśmą. Tak jest, Adam, skomentuj. Jędrzej? Dzisiaj, Adam, wykaż się. No dobrze. Z pierwszego pola Kuba Dymczak, z drugiego Kuba Łazarz, z trzeciego Kuba Jarmusz, z czwartego Filip Mazur. No Kuba Jarmusz pokazał, że potrafi tutaj się ścigać, że on... No, mamy. Oj, taśma Łazarza. Tak jest. Jak wiemy, nie masz rezerw dzisiaj, na dzisiaj zawodach, czy jedziemy w trójkę. Za bardzo tutaj nałożyłem presję na Kubę, ale jedziemy. Czwarte pola, znakomite tutaj reakcja startowa Filipa Mazura. I on jedzie teraz pierwszy, no błąd w białym kasku Kuby Jarmurza. No i on będzie tutaj gonił. No, ale tak nie jest, na drugim miejscu Kuba Dymczak. Lider na ten moment klasyfikacji generalnej dzisiejszej. Kuba Jarmusz. Dymczak powiedziałeś. Jest tak, bo na drugim miejscu Kuba Dymczak jedzie. Dobra, dobra. Pierwszy jest Filip Mazur, ale teraz troszeczkę zakaczył o bandę. I jadł bez się do niego Kuba Dymczak. I on założy go, założy, tak jest, chociaż jest... O, ależ jest tutaj świetny atak Kuba Dymczaka. Pokazuje, że on tutaj zasługuje na tą nagrodę Kryterium Masów i czy on zbierze tutaj jakąś potrójną może koronę, jakieś indywidualne wyniki, jeszcze klubowe. Miejmy nadzieję, że też coś pojedzie w tej pierwszej lidze w nowym klubie. Na razie yes. Prezentuje się znakomicie. Kuba Łazarz wycofuje się z turnieju. Już nie podjedzie w dzisiejszym meczu żadnego. W dzisiejszych zawodach. Brzydkie zachowanie, zważywszy na to, że nie ma właśnie rezerw. Przed chwilą o tym wspominał Janek. Tak jest. No myślę, że Kuba trochę niepotrzebnie wycofuje się z zawodów. Jest na siódmym miejscu. Myślę, jeszcze jeden bieg przed nim. Myślę, że mógłby powalczyć. Niektórzy po prostu nie chcą jechać. No i no właśnie na takich miejscach powinni inni jeździć, którzy są ambitni. Tak jest. No też rozumiemy, że niektórzy muszą rano wstać. Mamy już godzinę 22. Kolejny bieg? Tak jest. Tutaj bez bota. Szkolarczyk, Bartosz Anczak. I Lubiński. Artur Lubiński, który zakłada wszystkich. No, tutaj nie było innego scenariusza. Próbuje tutaj zablokować w niebieskim kasku Bartosza Anczaka, żeby nie wjechał mu przypadkiem. Nie wyprzedził go po prostu. Stawka równomiernie z równomiernych odstępach, że w czerwonym kasku próbuje coś tam ugrać Łukasz Kolarczyk, który dzisiaj chyba nie jedzie za dobrze. Chociaż jest z ósmy, nie ma tragicznego wyniku. On ma też takie w kratkę trochę występy. Raz potrafi być na podium, ale teraz Łukasz Kolarczyk rozwiązuje błąd Bartosza Antczaka, któremu no, spodziewaliśmy się trochę więcej po nim. Szczególnie po tych pierwszych... wynikach pierwszych biegów jednak obronił to Łukasz Kolarczyk tak zamarzłem troszeczkę. Że sobie nie radzi, to zobaczymy jak w lidze pójdzie. Taki pewny siebie zawsze jest. Ale tak. Zobaczymy jak pójdzie mu w lidze. Czemu takim głosem powiedziałeś, Janek? Nie, jestem bardzo ciekawy jak sobie będzie radził po prostu Bartosz i... Ja myślę, że Ekstraliga to nie jest... Tam sobie nie da rady. Tak sądzę. Ale Bartek jest wysokiej klasy zawodnik. Myślę, że on tutaj... No, nie ujmujmy, ale też jakby nie dodajmy. Bo tak za dużo Adam nie możemy dodawać. Jest, ale też no, porównując tutaj no, Szymona Olczyka, który jest faworyzowany w Ekstralidze, też ma tutaj 4 punkty, więc nie można tutaj nic
wnioskować po tym. Tak jest, mamy już kolejny bieg. Każdy się myli. Jędrzej, ty czy... Komentuj, wykaż. Łukasz Lipta, Kremek Wojnowski i Szymon Olczyk. Tutaj Szymon Olczyk ułatwione zadanie, ponieważ czwarte pole jest nieobecne. No i najlepiej startuje. No myślę, że co, nic nie mogłoby się stać, żeby on puścił to, chociaż jest wciskany do bandy. Co tutaj się dzieje? Remek Wojnowski jest pierwszy, Szymon Olczyk no troluje, intuje, nie wiadomo, jak można to nazwać. Olczyk defekt. Ujedzie Łukasz Liptak, ale coś tutaj... Okej, mamy Łukasza Liptaka na pierwszym miejscu i walka pomiędzy dwoma zawodnikami. Łukasz z trójeczką, no nie, chyba się nie spodziewał tego. Drugi jest Remek Wojnowski, a Olczyk... Szymon Olczyk chyba gumę złapał i zjechał na trawę. Oj, na trawę. Jest drugi Remek, ale... Próbuję teraz wyjechać. Jakieś punkty w końcu są. Szymon Olczyk wyjeżdża na tor, to nie jest chyba... Nie wiem. Czy nie będzie przerwany? Nie. Będzie wykluczenie dla tego zawodnika. Tak jest, będzie wykluczenie. A miał jeden punkt i chociaż to mógł zrobić. O, jeszcze jedzie, ale czy zdąży się wyrobić w 100 sekundach? Tak jest, myślę, że może być bardzo ciężko z tym, ale ja mu kibicuję, jest ambitny, jedzie po punkt, niektórzy już dawno... Oj, niestety. Wysypał się. Niestety coraz więcej na razie takich biegów mamy. Chyba będziemy mieć powtórkę. Bo Olczyk stoi, wysłał zdjęcie, że stoi w miejscu, nic nie robi. A teraz rozmawiamy z sędzią. Myślę, że będziemy mieć powtórkę, że nic się tu nie zmieni. Ale widzimy, że Kładymczak umocnił się na pozycji lidera, 11 punktów. Jeden z moich faworytów. Jak na razie mnie nie zawodzi i jedzie świetne zawody. I podopieczny tam warto wspomnieć. I, mój podopieczny. Może cię zawodzić. Na razie to fajna wymianka gdańska na Olczyka. Patrząc na teraźniejszy dorobek punktowy. To lepiej. Tak, patrzeć. No też pamiętajmy, że tor Bydgoszczy jest jakby bardzo wymagający, specyficzny i dużo zawodników nie lubi jeździć na tym torze. Też pamiętajmy, że są to pierwsze zawody w tym sezonie. Zawodnicy nie są jeszcze w optymalnej formie. Także jeszcze dużo może się zmienić. I zobaczymy, czy tutaj będziemy znowu mieli okrojoną stawkę, ale z tego co widzę, to chyba nie jest. Łukasz Hurka. Nie, wszystkich będziemy mieć. Który był właśnie obecny na torze. Jest Kamil Wieczorek, który też dobrze sobie radzi. Jest aktualnie 8, ale jeszcze ma jeden bieg do przejechania. Jest również Daniel Kowalski, który... Zbulwersowany Szymon Olczyk. Sądzi, że został oszukany. Patryk Czekuć. Tak, no jeżeli jest to prawda, że Szymon stał i miał tak zwanego laga, no to myślę, że powinno być niestety powtórka. No ale jest już. Pod taśmą Łukasz Hurtak, Kamil Wieczorek, Daniel Kowalski oraz Patryk Czekuć. Kto najlepiej wystartuje spod taśmy? No obstawiam, że jednak Patryk Czekuć, ale on na dystansie ostatnio miewa problemy. Oj, nawet nie wiadomo, czy założy wszystkich, ale nabrał największą prędkość, mimo że nie założył wszystkich. Będzie miał małą przewagę, ale ma. Drugi jest Kamil Wieczorek, który będzie próbować. Nie, dobrze się napędził teraz. Patryk Czekuć, coś z tyłu się dzieje? Na razie nie, na razie Łukasz Hurtak jedzie ostatni. Dosadna przewaga teraz jest Patryka Czekucia, lecz o drugie miejsce będzie zacięty bój. Chociaż teraz szerzej trochę wjechał Włók Daniel Kowalski. Drugi cały czas pozostaje Kamil Wieczorek. Mimo że tutaj są bliskie różnice, to jednak zawodnicy się nie mieszają w ogóle. No teraz troszeczkę się rozjechali, ale czy tutaj jakiś atak wystąpi? Nie. Patryk Czekuć dojechał, tak, jednak te problemy nie pokazał, że ma jakieś problemy w dystansie. Idealnie przejechał bez żadnej presji. Drugi jest Kamil Wieczorek, trzeci był chyba Daniel Kowalski, czwarty Łukasz Hurtak. Tak jest. No, jesteśmy po czterech seriach na prowadzeniu Kuba Dymczak. I nie, na ten moment nic mu nie zagraża. Mogę powiedzieć, że nikt nie zagraża.
czekamy na bieg numer 17 już. Nie, tak jest, bieg numer 17. Może przypomnę szybko pierwszą trójeczkę na ten moment. Jest to Kuba Dymczak, Artur Biński, Daniel Kowalski. Spadł trochę Kuba Jarmusz klasyfikacji oraz Łukasz Furtak, ale nic straconego i już czekamy na bieg numer 17 w okrojonym składzie bez Kamila Króla. Czekamy jeszcze na dwóch zawodników, na Filipa Mazura i Szymona Olczyka. No co pokaże ten zawodnik, jak myślicie, chłopacy? Tak, jest Szymon Olczyk, już czeka. Już czeka, myślę, że jest mocno zmotywowany, żeby pokazać nam wszystkim, że to był wypadek przy pracy. Jeszcze czekamy tutaj na usunięcie bota z gry. No i zobaczymy, co sobie, na pewno ze startem sobie poradzi. Tutaj nawet byle jaki gracz może sobie tak o wygrać ten start z czwartego pola. To jest jeden z największych handicapów, te pole, ale ten tor, ale zobaczymy. Jest Szymon Olczyk, oczywiście zakłada wszystkim, ale jeszcze w białym kasku próbuje coś zrobić Patryk Czekuć, który napędza się trójką w ostatnim biegu zdobytą. Napędza się bardziej i czyżby Szymon Olczyk znowu tą pozycję tracił? On pamięta, że lubił ten tor. Kiedyś dobrze tam jechał, przynajmniej ze mną, trójki same zdobywał. Patryk Czekuć tutaj w pogoni za Olczykiem. Próbuje cały czas tutaj zamknąć go w bandzie. Filip Mazur czeka na jakikolwiek błąd kogokolwiek zawodników. Patryk Czekuć i on... Oraz kolejny traci, ależ tutaj. Ale go wystrzeliło i korzysta na tym Filip Mazur, jest drugi. No i jednak Filip Mazur z dwójką przewozi. Jest Szymon Olczyk, a trzeci jest Patryk Czekuć. Szkoda tego błędu, no. Zasługiwał Ima na tą trójkę, tak mi się zdaje. Czy w końcu wygrał? Ale po jakich męczarniach? Myślałem, że on tutaj spokojnie będzie przewoził tą trójkę. No, że tak w ciemno by brał to przed samymi zawodami, że będzie woził przeciwników za sobą. I teraz, tak, jeśli Kuba Dymczak wygra bieg, to już wygrywa dzisiejsze kryterium asu. Jest, przypomnijcie mi, chłopaki, nie mamy biegów półfinałowych? Nie, dzisiaj jedziemy bez. Tak jest. Jeżeli zdobędzie dwa punkty Kuba, to chyba też wygrywa, tak mi się zdaje. Tak. Wystarczy, że ukończy ten wyścig. Na punktowanym pozycji. Tak. Czekamy właśnie za zawodnikiem niebieskim kasku i to jest Łukasz Kolarczyk. Tak jest. No, myślę, że mała presja na Kubie jest w tym momencie. Ale na pocieszenie w postaci lepszego pola. Tak, jest trzecie pole Kuby i poszło. Zobaczymy, jak sobie poradzi lider. No najlepiej na razie wyjechał. Lepiej od czwartego pola, lecz on chyba tutaj się napędzi. Lecz po trawie go przewiózł teraz Kuba. I on leci po trójkę. On chce pokazać, że tutaj jest najlepszy. Drugi za nim jedzie Łukasz Kolarczyk. No próbują go tutaj połknąć zawodnicy. Tak, to już myślę, że to Kuba uciekł na taką odległość, że już ciężko będzie go dogonić. Zobaczmy, co się stanie z tyłu. I jedzie pewnie o zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. Tak, próbuje tutaj po zewnętrznej również się napędzić. Co się tutaj stanie, Łukasz? Który? Czy Łukasz Kolarczyk, czy Łukasz Liptak? A może Łukasz Furtak? Na razie to Kuba. Ale teraz Łukasz Liptak zamykany. Miejmy nadzieję, że to nie odbije się na pozycji jego. Znaczy no, z jego perspektywy miejmy nadzieję. Na szczęście tak. Udało mu się dowieść. I mamy już zwycięstwo dzisiejszych zawodów. Jest to Kuba Dymczak, także jeden z moich faworytów. Bardzo się cieszę. Tak jest. Fajnie, że... Mój zawodnik, jak się nie mylę. Tak, tak, dokładnie. Jest to mój zawodnik i tak naprawdę podwójnie się cieszę z jego dzisiejszego zwycięstwa. Stracił tylko jeden punkt w swoim pierwszym biegu z pierwszego bola, drugiego zrobił dwa punkty. Już resztę pokazał dominację w dzisiejszych zawodach. Jak na taki tor, gdzie pola mają ogromne znaczenie, już pomijając to, co się na dystansie dzieje, no to zdecydowanie jest to jeszcze większe pole do podziwu, tak?
Tak jest. No, nie powiem, że nie wiem, w jakiej jest formie. Wiem, w jakiej formie jest na treningach. Między innymi dlatego stawiałem go w pierwszej trójce. No i jak widać, nie pomyliłem się. A bez Łazarza zapomniałem, że nie ma. Tak jest, Kuba Łazarz. A my czekamy za nim. Opuścił dzisiejsze zawody. Spakował się do busa i pojechał już do domu pewnie jutro. Jakiś mały trening i liga. Tak, Gniezno jedzie pierwszy mecz z Lesznem, jak dobrze pamiętam. O ile się nie mylę, to tak. Ale już mamy bieg 19, przedostatni dzisiaj. Adam, oddaję pałeczkę. Bojanowski pojedzie na pierwszym polu, na trzecim Bartosz Antczak i na czwartym pojedzie Kuba Wieczorek. Kamil Wieczorek, przepraszam. To najlepiej. Kamil Wieczorek już kolejny sezon. I nie wytrzymał Remek Wojnowski. Jadą we dwójkę zawodnicy. Zobaczymy, jak ten już weteran Robu Rybnik poradzi sobie. Szczęśliwy weteran, ponieważ cały czas coś tam awansują teraz w Ekstralidze. Będą mieli przyjemność jeździć. I teraz Kamil Wieczorek, najlepszy kapitan pierwszej ligi, pokazuje, że jest w sosie. Pokazuje, że również jeździć potrafi nie tylko. Chociaż teraz próbuje się przecisnąć Bartosz Antczak, który teraz go zamyka. Zamknienie. Teraz pięknie podtrzymał środek toru Kamil Wieczorek. On nie może sobie pozwalać na takie błędy, bo ponieważ Bartosz Antczak również nie jest byle jakim zawodnikiem i teraz pojechał pięknie po zewnętrznej, ale teraz go przyciął, jakoś jakiś błąd popełnił Bartosz Antczak i coraz większa jest ta przewaga Kamila Wieczorka. No myślę, że tutaj Bartosz Antczak nie ma raczej za wielkich szans, chociaż dobrze się napędził teraz na pierwszym łuku. 3 punkty Kamil Wieczorek, 2 punkty Bartosz Antczak i w taśmę wjechał niestety Remek Bojanowski, który tych błędów w dzisiejszych zawodach ma co niemiara. Tak, no mogę się pokusić o stwierdzenie, że no Remek dzisiaj koncertowo psuje te swoje biegi i no błędy na dwóch pierwszych biegach, które kosztowały go tak naprawdę punktową pozycją 2-0, a potem jedynka, dwójka, również niejaki wybitny wynik i jest tak naprawdę na ostatniej pozycji, nie licząc dwóch zawodników, którzy się dzisiaj nie stawili. A my mamy już ostatni bieg dzisiejszych zawodów. Adam, czyni honory. No i mamy Kubę Jarmuża, Artura Robińskiego oraz Daniela Kowalskiego. No mocna stawka, która dzisiaj pokazała mimo no, nie wiem, czy braku formy, jakoś braku wyróżnienia się, że potrafi dzisiaj jechać, ale bot jest na prowadzeniu, co tu się dzieje? No, goni go teraz białym kaskiem. Artur Ziopiński, co tu się dzieje? Bot tutaj z najlepszym czasem. Drugi, no teraz wyprzedza go w tym momencie Artur Lubiński, ale no, innego scenariusza sobie nie wyobrażaliśmy. Żółtym teraz kasku Daniel Kowalski. No atakuje Artura Lubińskiego, który no nie wiem, czy przypadkiem nie wytrzyma tej presji, wytrzymał, ale nie wytrzymał Daniel Kowalski. On mógł poczekać na błąd jakiś błąd swojego przeciwnika, ale teraz Kuba Jarmusz zabiera się za tą trójkę, a chociaż nie zdąży, za dużo zajął ten bot. Chociaż jeszcze Daniel Kowalski, nie udało mu się. Jakub Jarmusz, 2 punkty, oczywiście 3 punkty Artur Lubiński i 1 punkt Daniel Kowalski. Tak kończymy te zawody. Komentarz. Bo namieszał nam. Ciekawie było. O tym mówiliśmy, dlatego właśnie Andrzej wchodził do tych biegów i robił taśmę, żeby właśnie takiego nie było zamieszania. Ale w ostatnim biegu trochę zabawy, trochę śmiechu. Ja teraz tak Andrzej nie zrobił, chyba już wiem, znam intencje, trochę się pośmialiśmy. Daniel Kowalski zapomniał i trochę utrudnił wszystkim jazdę. Nawet sam prezes się śmieje. Tak jest. Tak jest. No co to możemy powiedzieć więcej. Zawody dobiegły końca z podium. Kuba Dymczak, Artur Lubiński, Kamil Wieczorek. Kuba Dymczak zdominował dzisiejsze zawody, stracił tylko jeden punkcik. Artur Lubiński, świetne zawody zawodnika kolejarza Opole. I również dobre zawody Kamila Wieczorka, punktów 11. Bardzo dobre zawody.
Tak jest, jak widzimy, dwóch zawodników Sejsejgi na podium i jeden zawodnik pierwszoligowy, który wygrywa dzisiaj zawody, Kuba Dymczak. Punktów 14. Pozwolę sobie napomnieć resztę staw. Kuba Jarmusz z 9 punktami, ex aequo na 4 pozycji z Łukaszem Kolarczykiem, Danielem Kowackim oraz Łukaszem Liptakiem, który widzę, że odzyskuje powoli tą formę. 8 jest Bartosz Anczak, który też jakoś dzisiaj w kratkę jeździł, raz tam potrafił naprawdę namieszać, raz no wiadomo, przewoził plecy. 9 Szymon Olczyk, myślę, że zaskoczenie, ex aequo z Łukaszem Furtakiem, Patrykiem Czekociem, Filipem Mazurem. 13 Kuba Łazarz, który no, odpuścił sobie resztę zawodów. 14 Remek Wojanowski, który mimo fatalnego występu no nie odpuścił, szanujemy tą postawę. Oraz 15 Boże, nie wspominajmy o tych zawodnikach. Bot pierwszy, który namieszał z dorobkiem 0 punktów, który namieszał całe pierwsze okrążenie w 20 biegu. Gratulujemy dla bota. Proszę je troszeczkę opanować w tej gierce. No, Daniel Kowalski zrobił straszny błąd, bo miał mnie dać na ten, na czerwony kask i nie byłoby tej całej sytuacji. A, myślałem, że ty hostujesz, ale tam już. Ja nie hostowałem ostatniego biegu, poprosiłem o pomoc. Daniel sam, no, poczuł konsekwencje tego, co zrobił tak naprawdę, bo z czwartego pola bot mu zajechał właśnie prostym motocyklem na łuk. No i nie miał jak zamknąć reszty stawki, ponieważ zamknął się. Tak naprawdę mógł zająć 4 pozycję, a jest na pozycji 6. No. Zrobił sobie krzywdę, można powiedzieć. Także co, my już się chyba z Państwem na dzisiaj pożegnamy. Dziękujemy i mamy nadzieję, że na więcej transmisji i że jeszcze się usłyszymy w tym sezonie. Komentowali dla Państwa dzisiaj Adam Wosik, Jan Idem oraz Jędrzej Dorsz. Dziękuję Państwu bardzo. Tak jest. Dziękujemy i do usłyszenia.